Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Skody Scala. Skoda Scala jest na rynku od 2019 roku, a w 2023 roku, czyli rok temu, przeszła małe odświeżenie, tak zwany facelifting. Odświeżenie z zewnątrz było delikatne i obejęło grill, zderzaki oraz reflektory. Chociaż jak widzicie, teraz na ekranie nie odświeżyło to znacznie auta. Ba, miałbym problem, gdybym miał wybrać, które z aut widocznych na zdjęciu wygląda na nowsze. To, co warto docenić, to teraz już od podstawy Scala ma zawsze światła LED-owe, a za dopłatą można mieć nawet matrycowe, co w tej klasie jest miłym zaskoczeniem. I światła faktycznie świecą bardzo dobrze, doceniają to kierowcy, którzy często podróżują nocą, snop światła jest długi, jasny i barwa zimna. Wróćmy jednak do wyglądu, bowiem Scala nadal wygląda jak Scala, czyli ma nieco dziwne proporcje. Jest długa, ale nieco wąska, co pod pewnymi kątami powoduje, że auto no tak dziwnie wygląda. Chociaż często zależy od konfiguracji. Ja miałem wersję Selection, czyli środkowy poziom wyposażenia. Chociaż jak widzicie, różnica wizualna pomiędzy najniższym wyposażeniem, a tym testowanym, to tak naprawdę dodatkowe światła doświetlające zakręty w zderzaku i to wszystko. Najlepiej wygląda wersja Monte Carlo. Ale obie podstawowe odmiany wyglądają podobnie. Ja miałem opcjonalne 17-calowe felgi oraz opcjonalny lakier o nazwie Wyścigowy Błękit, co łącznie kosztowało nieco ponad 6,5 tysiąca złotych ekstra. I faktycznie, na większym kole auto wygląda nieco lepiej. Odświeżona Scala ma dokładnie te same wymiary co poprzednik, czyli jej długość to 4,36 m, wysokość to 1,41 m, a szerokość to 1,79 m. Rozstaw osi to 2,65 m. W takim razie pora na bagażnik. Ten w opcji może być elektrycznie otwierany, a naszym oczom ukazuje się kufer o pojemności 467 litrów. Jak widzicie, u mnie jest duży próg załadunkowy, ale można zamówić za 800 zł podwójną podłogę i wtedy ten problem niemal znika. Szkoda tylko, że trzeba to zamówić już do produkcji, bo później z tego co widzę ciężko będzie to dołożyć, bo ta podłoga po bokach potrzebuje dodatkowych zaczepów. Miło za to, że pod podłogą jest pełne koło zapasowe i zestaw kluczy, to lubię. W bagażniku znalazłem też dwie boczne przegrody czy haczyki na zakupy. Kufer można też powiększyć poprzez położenie tylnej kanapy, co robimy z poziomu auta. No chyba, że ktoś ma bardzo długie ręce. I jak widać, ta opcjonalna deska od drugiego dna by się przydała, bo wtedy byłaby płaska powierzchnia. Wskakujemy więc na tył. Tutaj, jak przystało na Skodę, jest naprawdę sporo miejsca jak na ten segment. Zarówno na nogi, jak i na głowę mam trochę wolnej przestrzeni, a mam 186 cm wzrostu. Co więcej, do dyspozycji to jest podłokietnik z miejscami na poje, oddzielne nawiewy, ogromny tunel środkowy oraz dwa złącza USB. Dodatkowo są miejsca na telefon czy gazety w plecach fotela. Jak na tą klasę auta, to jest tutaj naprawdę wszystko, z tym, że trzeba pamiętać, że zarówno podłokietnik oraz złącza to opcja. W podstawowej odmianie Scali tego nie ma. Wskakujemy więc na przód. Tutaj fotele w opcji mogą być elektryczne, chociaż ja tego nie miałem. Zarówno fotel, jak i kierownica są regulowane manualnie i bardzo łatwo przybrać wygodną pozycję. Jest dobra widoczność, a fotel jest w miarę wygodny. Pora więc na deskę rozdzielczą. Tutaj też jest kilka zmian, a jedna z nich jest taka, że od teraz każda wersja ma już cyfrowe zegary. Druga zmiana to wreszcie dodano sterowanie siłą nawiewu na tym panelu fizycznym, bo przed liftem trzeba było to wszystko wyklikać na ekranie. Na ekranie wciąż pozostawiono włączenie lub wyłączenie klimatyzacji, ale tego na szczęście tak często się nie przełącza. Aha, i kierunek nawiewu wciąż jest na ekranie. Poza tym to jest ta sama deska co w poprzedniku, czyli w miarę prosto, w miarę ładnie i tanio. Chociaż tego ostatniego aż tak bardzo nie widać, czy tam nawet nie czuć, bo plastiki nie wydają się aż tak tanie. Zresztą, zobaczcie sami. Naprawdę nie jest źle, chociaż czasami coś tam zaskrzypi. Miło za to, że jest bardzo mało piano black. No i fajne jest to wykończenie po stronie pasażera. Kolejne miłe zaskoczenie, to z przodu mamy trzecie złącze ISOFIX. To, co zawsze było nieco kontrowersyjne w Scali, to ta dwuramienna kierownica. Trzeba się do niej przyzwyczaić. Sama obsługa wszystkiego jest naprawdę prosta, intuicyjna, raczej tutaj nie ma zbędnych komplikacji. Zegary cyfrowe mają kilka motywów, w tym też takie proste, a także pozwalają na sporo personalizacji, za co duży plus.
Menu główne, no niestety jest już nieco starsze, co widać chociażby po grafikach oraz po opóźnieniach, bo ekran czasami miewa jedno lub dwusekundowe zawieszenia. Czasami też nie reagował poprawnie na dotyk, co lekko irytowało. Na szczęście Apple CarPlay i Android Auto działają bezprzewodowo i działają naprawdę dobrze. W takim razie pora na schowki oraz na Simply Clever. Zacznijmy od tego drugiego, bo Simply Clever to tak naprawdę małe udogodnienia, które Skoda od lat nam oferuje, jak na przykład skrobaczka do szyb ukryta we wlewie od paliwa, albo parasolka ukryta w drzwiach, czy mały plastik do trzymania biletów parkingowych, albo rozkładany wlew do spryskiwaczy, żeby nic się nie wylewało. To wszystko jest proste i genialne. To bardzo lubię. A teraz schowki, a potem zaglądamy pod maskę. I tutaj też taka mała uwaga, bowiem podłokietnik jest wysuwany, możemy go nieco przedłużyć, ale jak go wysuniemy, to nie mamy wtedy dostępu do miejsc na napoje. Coś za coś. A pod maską nic się nie zmieniło, czyli nadal do wyboru mamy dwie jednostki, obie benzynowe, mamy albo 3 cylindry turbo 1.0 o mocy 95 lub 115 koni, albo 4 cylindry turbo 1.5 o mocy 150 koni. Oczywiście, serce podpowiada, żeby wybrać 1.5, ale jednak większość ludzi wybiera 1.0, stąd też i ja taki silnik wybrałem do testu. Czyli mamy litr, 3 cylindry, turbo oraz moc 115 koni i moment 200 Nm. A tak to wszystko brzmi. No typowa trzycylindrówka, która zaskakująco równo pracuje, ale też miałem auto w ciepłe dni, więc nie wiem jak to jest, jak jest zimniej i auto się musi trochę dłużej rozgrzewać. Ale naprawdę, kultura pracy tego silnika jest bardzo dobra jak na trzy cylindry. Zresztą, dynamika też, bowiem auto chętnie przyspiesza jak tylko przekroczy te 2000 obrotów. Trzeba pamiętać o redukcji. Wtedy turbo ładnie pompuje i czujemy osiągi. Osiągi, które na papierze nie są aż tak oszałamiające, bo mamy 9,6 sekundy do setki, ale przecież to jest bardzo dobry czas, jak na takie zwykłe auto. I jeszcze taka ciekawostka, bowiem silnik 1.5 z automatem DSG ma taki sam czas przyspieszenia do setki jak manual, podczas gdy 1.0 testowany manual ma o pół sekundy lepszy czas niż 1.0 z DSG. Dziwne. Pora więc na pomiar manuala. Mój najlepszy wynik to 9,6 sekundy. Zrobiłem kilka pomiarów i zawsze było to 9,6 lub 9,7 sekundy, czyli bardzo blisko tego, co podaje producent. I to naprawdę wystarczy. Da się tym autem ruszyć szybciej, zwłaszcza, że biegi pracują z miłym oporem. Naprawdę, pod względem mechanicznym tu się nie ma do czego przyczepić. To taki poczciwy, zwykły samochód. Można by nieco ponarzekać, że jest lekko sztywniej, ale grupa Volkswagena już nas do tego przyzwyczaiła i ja lubię taką charakterystykę. Jest naprawdę dobrze. Nieźle też auto wypada pod względem ekonomii. Bak paliwa ma 50 litrów, a to oznacza nawet i 900 km w mieście, bowiem da się zrobić wyniki na poziomie 5,5-6 litrów. Jak były bardzo duże korki, jechałem krótkie dystanse, to miałem wyniki na poziomie 7-7,5 litra. W trasie jest również dobrze, chociaż już nie aż tak, bo przy 120 spalałem to około 5,5 litrów, a przy 140 około 6,5-7 litrów. Nie jest źle jak na tak mały silnik. Nieco gorzej wypada wyciszenie, gdzie powyżej 120-130 zaczyna w kabinie lekko szumieć, ale nadal do 140 no nie jest najgorzej. Tak jak mówiłem, to bardzo poprawne auto. W takim razie sprawdźmy, czy poprawny jest też cennik. Podstawowa skala 1.095 koni manual kosztuje 87 200 zł.
Mocniejszy wariant, 115-konny, to już wydatek 92 tysięcy złotych, a dopłata do DSG to kolejne 7 tysięcy złotych. Z tym, że DSG występuje tylko z wyższym wyposażeniem, stąd też najtańsza skala z DSG to wydatek 105 tysięcy złotych. Silnik 1.5 również jest w wyższym wyposażeniu i z manualem startuje od 107 tysięcy złotych, a z automatem od 112 tysięcy złotych. Mój egzemplarz to wersja Selection z manualem, która w podstawie kosztuje 105 tysięcy złotych, ale że ja miałem dodatki za 25 tysięcy złotych, to cena końcowa to już 130 tysięcy złotych. Niestety jest drogo, a największa konkurencja dla skali to wydaje się właśnie większa Octavia lub mniejsza Fabia. Chociaż jak patrzę na cenniki, to są one dobrze wyśrodkowane. To znaczy, Fabia jest mniejsza i około 12 tysięcy złotych tańsza, z tym samym silnikiem i wyposażeniem, a Octavia jest większa i tym samym o 18 tysięcy złotych droższa. Czyli różnica jest spora, więc tak naprawdę jedynie Fabia konkuruje ze skalą. Skala wygrywa przestronnością, więc jak ktoś chce nieco więcej przestrzeni, to lepiej jest wybrać skalę, a jak jej nie potrzebuje, no to lepiej wybrać Fabię. A sama skala to bardzo poprawny samochód. Naprawdę, tu ciężko się do czegoś przyczepić, poza oczywiście ceną, ale dziś niestety, no wszystkie samochody są drogie. Można też ponarzekać na materiały, żeby były nieco lepsze, ale na żywo, no moim zdaniem, nie bolą one aż tak bardzo, no ale są tanie. Skoda Scala to bardzo poprawny samochód, który ma wszystko to, żeby komfortowo i oszczędnie nas wozić, a do tego nie rzuca się mocno w oczy, co też jest jego zaletą. Cześć!